Dzisiaj nasze 172 spotkanie i bardzo wyjątkowe przesłania, zresztą jak każde wcześniejsze. Dzisiaj zadam Ci dokładnie 3 pytania i weź sobie dużo czasu, aby na nie szczerze odpowiedzieć. Pierwsze pytanie brzmi: czego jest w Twoim życiu za dużo? Gdzie czujesz przesyt? I 2 pytania pomocnicze. Pytanie, które dotyczy innych. Kiedy, w jakich sytuacjach, momentach, dziedzinach pozwalasz na to, by ktoś wszedł Ci na głowę albo do Twojego życia z brudnymi butami? I najtrudniejsze pytanie. Czy może Ty pozwalasz sobie na zbyt dużo względem innych? Dzisiaj porozmawiamy o roli sprawcy i ofiary, o tworzeniu karmy, o głodzie, zasyceniu i przesyceniu. Bo dzisiejszy klucz, 172 klucz do szczęścia, bazuje na równowadze i harmonii. By nie było głodu, ale by również nie było przesytu. Bo dokładnie w takim momencie, gdy czujesz zasycenie, czyli brak głodu, ale również nie ma tego czegoś za dużo, to są momenty złotego środka, gdzie szczęście jest wokół Ciebie. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy. Naturalnie jesteśmy w magicznej oazie na mitycznej Atlantydzie, a następnie krok po kroku otrzymasz wszystkie wskazówki na ten czas lub na ten moment, gdy może za kilka lat wrócisz dokładnie do tego numeru 172. To wtedy będzie to dla Ciebie wskazówka. Brak głodu, brak przesytu, równowaga, harmonia i balans.